Ujawnimy tajemnicę planety, którą wszyscy widzieliśmy w zupełnie złym świetle. Teraz to w końcu zostało opublikowane. Zdjęcie Jamesa Webba, na które wszyscy czekaliśmy, pokazuje ciało niebieskie, które myśleliśmy, że znamy, ale niewielu z nas widzi na tych zdjęciach naszego starego, znajomego Saturna. Zamiast tego myślimy, że możemy zobaczyć bliźniaka Saturna gdzieś w odległym Układzie Gwiezdnym. Saturn na tych zdjęciach wygląda jakoś znajomo, a jednak tak bardzo inaczej. Co się stało? Czy po raz pierwszy widzimy, jaki naprawdę jest Saturn i jaka jest prawdziwa tajemnica jego pierścieni? 25 czerwca 2023 kosmiczny teleskop Jamesa Webba zaprezentował nam zapierający dech w piersiach nowy widok Saturna. JWST to najbardziej zaawansowane obserwatorium niebieskie, jakie kiedykolwiek wysłano w kosmos, a wraz z nim rozpoczęła się nowa era obserwacji nieba. Dzięki możliwości oglądania wszechświata w świetle podczerwonym, nowy teleskop dosłownie ujawnia tajemnice, które wcześniej były ukryte w ciemności. Sygnały światła podczerwonego są znacznie drobniejsze niż inne fale świetlne. Dlatego ujawniają aspekty, których nie mogliśmy zobaczyć za pomocą innych teleskopów. Ten nowy widok zmienia nasze wyobrażenia o uderzającym gazowym gigancie i odpowiada na pilne pytania dotyczące składu Saturna. W porównaniu do beżowo-marmurkowych obrazów z kosmicznego teleskopu Hubble'a, JWST oferuje perspektywę w ciemnych, tajemniczych odcieniach. Pierścienie świecą w widmie podczerwonym z niespotykaną dotąd szczegółowością. Za ten wyjątkowy widok dziękujemy instrumentowi kamery bliskiej podczerwieni, w skrócie NIRCAM. Zastosowanie specjalnych kolorowych filtrów umożliwia astronomom uwydatnienie bardzo specyficznych cech planety, które pozostają ukryte w spektrum światła widzialnego. Kontrasty i akcenty kolorystyczne pozwalają badaczom planet uzyskać cenne informacje na temat struktury powierzchni, składu i pierwiastków. Tak więc użycie tych filtrów nie tylko pokazuje nam nowe estetyczne reprezentacje planet, ale są one ważnymi narzędziami naukowymi, które pozwalają odkryć więcej tajemnic planet, takich jak Saturn. Społeczność naukowa jest podekscytowana nowymi spostrzeżeniami i fantastycznymi możliwościami nowego teleskopu, a amatorzy cieszą się nowymi obrazami, wspaniałymi kolorami i świecącymi pierścieniami. Ale czego dokładnie możemy się dowiedzieć z tego nowego obrazu? Jak zmienia on nasze spojrzenie na Saturna i cały Układ Słoneczny? NIRCAM Jamesa Webba ujawnia tajemnicę. Kto by pomyślał, że pewnego dnia zobaczymy Saturna w taki sposób? Czujniki podczerwieni NIRCAM penetrują kosmiczny pył i gaz, ujawniając najdrobniejsze szczegóły. Korzystając z kolorowych filtrów, JWST może wyizolować określone długości fal światła i zebrać szczegółowe informacje na temat składu chemicznego, temperatury i innych właściwości fizycznych planet i gwiazd. Planety same nie emitują światła, ale je odbijają, a to wystarcza, aby nadać światłu unikalne sygnatury, które ujawniają więcej informacji o planecie, jej składzie i atmosferze. Saturn jest już uważany za dość dobrze zbadany, ale wciąż nie wiemy wszystkiego o gazowym gigancie. Problemem w badaniu gazowych olbrzymów jest brak możliwości lądowania na nich sond. Sondy mogą się do nich zbliżyć, ale wysokie ciśnienie panujące na największych planetach Układu Słonecznego uniemożliwia penetrację głębszych warstw. Kiedy sonda Cassini rozbiła się o Saturna 15 września 2017, po misji trwającej prawie 20 lat, jeszcze przez kilka minut przesyłała cenne dane, ale potem to się skończyło. Technologia zawiodła i nadal niemożliwe jest zbadanie głębszych warstw Saturna. Dzięki technologii podczerwieni naukowcy mogą teraz dokonywać znaczących odkryć wokół pierścieniowej planety, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Każdy obraz wysyłany przez JWST z powrotem na Ziemię jest elementem układanki w wielkim obrazie Wszechświata. Nowe wrażenia pomagają naukowcom rozwikłać wielkie tajemnice kosmicznej ewolucji i udoskonalić nasz obraz formowania się gwiazd, planet i galaktyk. JWST jest zatem czymś więcej niż tylko teleskopem. Jest portalem do nowych wymiarów naukowych i narzędziem, które pomoże nam rozwiązać wiele pytań dotyczących Układu Słonecznego i Wszechświata. Na zupełnie nowym obrazie Saturn pojawia się w ciemnych, tajemniczych odcieniach, które niemal kontrastują, a nawet naukowcy byli zaskoczeni tym, jak ciemny wydaje się Saturn w świetle podczerwonym. Szczególnie interesujące jest to, że północna półkula Saturna, która właśnie kończy swoje 7-letnie lato, jest znacznie ciemniejsza niż oczekiwano. Naukowcy podejrzewają, że zjawisko to jest spowodowane absorpcją światła podczerwonego przez metan w atmosferze. Przy pewnych długościach fal metan pochłania prawie całe światło, a następnie
następnie Saturn staje się coraz ciemniejszy. Kolejną zagadką jest widoczna na zdjęciach świecąca krawędź atmosfery. To może wskazywać na fluorescencję metanu, w której atomy pochłaniają światło, a następnie ponownie je emitują przy różnych częstotliwościach. Obrazy te zapewniają naukowcom wystarczającą ilość materiału na lata badań, analizowania nowych danych i opracowywania teorii. Minie więc trochę czasu, zanim wszystkie zjawiska zostaną w pełni rozszyfrowane. Saturn jest jednym z najbardziej złożonych ciał niebieskich i do tej pory zrozumieliśmy tylko niewielką część procesów atmosferycznych. Dzięki Jamesowi Webbowi poczynimy znaczne postępy na tej drodze. Jednak z każdą odpowiedzią, której dostarcza nam JWST, pojawiają się nowe pytania. Dlaczego na przykład pierścienie tutaj świecą tak wyraźnie jasno, w czasie gdy inne obrazy pokazywały je w raczej bladym świetle? Pierścienie Saturna zdemaskowane. Magiczną rzeczą w pierścieniach Saturna jest ich niewiarygodnie długa historia formowania. Niektóre z nich są prawdopodobnie reliktami z pierwszych godzin istnienia Układu Słonecznego i dlatego mają miliardy lat. Inne struktury są wciąż młode, a pierścienie nieustannie się zmieniają. Technologia podczerwieni JWST pozwala nam zobaczyć struktury pierścieni Saturna na poziomie szczegółowości, który wcześniej był niewyobrażalny. Pierścienie świecą, ponieważ w dużej mierze składają się z mieszaniny lodu, pyłu i cząstek skalnych. Każdy pojedynczy element, który możemy wyizolować ze struktury, opowiada nam własną historię o formowaniu się i ewolucji systemu pierścieni Saturna. Wydaje się, że księżyce Saturna odgrywają kluczową rolę w dynamice systemu pierścieni. W szczególności Enceladus ze swoimi lodowymi wulkanami aktywnie przyczynia się do formowania pierścieni E, wyrzucając parę wodną i najdrobniejsze cząsteczki lodu w przestrzeń wokół Saturna. Interakcje między księżycami i pierścieniami są jednymi z najbardziej fantastycznych procesów fizycznych zachodzących w tym odległym świecie. Pomagają nam zrozumieć ewolucję układu pierścieni, a nawet mogą dostarczyć fundamentalnych odpowiedzi na pytania dotyczące formowania się Układu Słonecznego. Nowe spojrzenie na Jowisza, Urana i Neptuna. Czy kiedykolwiek widziałeś gazowe olbrzymy w ten sposób? Ponownie, obrazy wydają się znajome, ale także dziwne. Nowe widoki nigdy nie przestają zadziwiać. Atmosfera Jowisza pojawia się w niebieskim świetle na nowym obrazie. Wielka czerwona plama jest nagle biała, a pasma chmur zapewniają znacznie większy kontrast. Obrazy te po raz pierwszy ujawniają szczegóły aktywności zorzowej, burz i zjawisk pogodowych w atmosferze Jowisza z wyrazistością, która nie była widoczna przy użyciu poprzednich teleskopów. W szczególności drobne struktury w pasmach atmosferycznych Jowisza zostały podkreślone w taki sposób, że widoczne stały się różnice wysokości. Okazało się, że powierzchnia planety jest bardzo nierówna i nie jest gładka. Na przykład wielka czerwona burza góruje nad otoczeniem o kilka kilometrów. Podróżujmy trochę dalej. Czy rozpoznałbyś tutaj Neptuna? Najbardziej odległy lodowy gigant świeci tak jasno i biało w widoku Webba i zaskakuje podwójnym pierścieniem. Każdy, kto nie wie, że jest to również stary znajomy, prawdopodobnie pomyślałby, że obraz przedstawia jakąś egzoplanetę. Oprócz kilku jasnych, wąskich pierścieni, obraz Webba pokazuje również drobniejsze pierścienie pyłowe Neptuna. Niezwykle stabilna i precyzyjna jakość obrazu pozwala naukowcom po raz pierwszy przeanalizować te drobne pierścienie pyłu, które znajdują się bardzo blisko Neptuna. Neptun jest znany jako lodowy olbrzym ze względu na skład chemiczny swojego wnętrza. W porównaniu z Uranem i innymi gazowymi gigantami, Jowiszem i Saturnem, Neptun jest bogatszy w ciężkie pierwiastki i prawdopodobnie posiada stałe jądro. Znamy Neptuna w typowym ciemnoniebieskim kolorze, który pokazały nam zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Zdjęcia wykonane przez NIRCam Webba w zakresie bliskiej podczerwieni od 0,6 do 5 mikronów pochłaniają niebieskie światło. W rzeczywistości gaz metanowy pochłania tak dużo światła czerwonego i podczerwonego, że planeta jest dość ciemna w tych długościach fal bliskiej podczerwieni, z wyjątkiem miejsc, w których występują chmury na dużych wysokościach. Takie chmury lodu metanowego pojawiają się jako jasne smugi i plamy, które odbijają światło słoneczne, zanim zostanie ono pochłonięte przez gaz metanowy. Cienka smuga jasności, okrążająca równik planety, może być sygnaturą widoczną teraz po raz pierwszy globalnej cyrkulacji atmosferycznej, która napędza ekstremalne wiatry i burze Neptuna. Oto ostatni z tej grupy. Uran świeci w swoim zwykłym bladoniebieskim kolorze, ale czy pomyślałbyś, że Uran ma również tak wiele pięknych pierścieni? James Webb sprawia, że jest to możliwe i można sobie wyobrazić, że nie tylko naukowcy byli całkowicie zdumieni tym obrazem. Ten nowy obraz demonstruje bezprecedensową czułość Webba na najsłabsze pierścienie pyłowe. Voyager 2 po raz pierwszy był w stanie dostarczyć dowodów na istnienie pierścieni wokół Urana w czasie przelotu nad Uranem w 1986
1966. Następnie obserwatorium Keka było w stanie po raz pierwszy zobrazować niektóre z pierścieni przy użyciu zaawansowanej optyki adaptacyjnej, a teraz mamy te niesamowite obrazy. Uran ma 13 znanych pierścieni, a 11 z nich jest widocznych na tym zdjęciu Webba. Niektóre z tych pierścieni są tak jasne, że gdy znajdują się blisko siebie, wydają się łączyć w jeden większy pierścień. Uran, siódma planeta od Słońca, jest wyjątkowa. Obraca się na boki pod kątem około 90 stopni do płaszczyzny swojej orbity. Prowadzi to do ekstremalnych pór roku, ponieważ bieguny planety są wystawione na ciągłe działanie promieni słonecznych przez wiele lat, po których następuje taka sama liczba lat całkowitej ciemności. Na zdjęciu widzimy późną wiosnę na biegunie północnym, a następnie północne lato rozpocznie się dopiero w 2028. Gdy Urana odwiedził Voyager 2, ostatnie lato miało miejsce na biegunie południowym. Uran znajduje się tak daleko, że wykonanie jednej orbity wokół Słońca zajmuje 84 lata. Na zdjęciu Webba biegun południowy znajduje się po ciemnej stronie planety i dlatego jest niewidoczny. To zdjęcie w podczerwieni zostało wykonane przez kamerę Webba w bliskiej podczerwieni w połączeniu z danymi z dwóch filtrów o jasności 1,4 i 3 mikronów. Efekty są pokazane na zdjęciu w kolorze niebieskim i pomarańczowym. Jasna chmura znajduje się na skraju czapy polarnej, a także pewne cechy, które rozciągają się poza krawędź czapy. Drugą bardzo jasną chmurę można zobaczyć na lewej krawędzi planety. Takie chmury są typowe dla Urana w podczerwieni i prawdopodobnie wskazują na aktywność burzową. Subskrybuj kanał już teraz, bo przed nami jeszcze wiele ekscytujących filmów.